rozliczyłem. Prosicie mnie czasem o dziwne rzeczy. Na przykład oczekujecie, że nagram gameplay z Battlefielda 1. Absolutnie nie ma na to szans, bo musiałbym tę grę zaorać za brak realizmu. Mimo to zainteresowałem się, bo pierwsza wojna światowa to tak właściwie mój największy konik. I byłem zafascynowany tym, jak pokażą bitwy pancerne pierwszej wojny światowej. Był to dziecięcy okres czołgów, dopiero się narodziły i delikatnie mówiąc, ich kolejne projekty miały wiele ślepych uliczek. Obejrzałem więc, jak to będzie wyglądało i z wielu maszyn, które stworzono i wykorzystano w trakcie pierwszej wojny światowej, wcielono póki co trzy, chyba najsławniejsze. Najpierw niemiecki czołg ciężki A7V, który kojarzy mi się z sześcioklapowym kontenerem na śmieci. Zaraz za tym wielkim niemieckim behemotem angielski czołg Mark V w wersji ciężkiej z wielkimi armatami w bocznych sponsorach. I ostatni czołg lekki, malutki, z takim tyciutką armatką, niewielkich rozmiarów, z bardzo malutką załogą w porównaniu z tymi potworami lądowymi. I to właśnie ten trzeci najmniejszy czołg jest dla mnie z tego zestawienia najbardziej interesujący, bo to właśnie on spowodował, że to, co dzisiaj uważamy za czołgi, wygląda tak, a nie inaczej. Viva la France i zaczynamy opowieść o Renault FT-17. Zapraszam. Po wybuchu I wojny światowej i w momencie, kiedy front zachodni zastygł w okopach, Francuzi, podobnie jak Anglicy i Niemcy, szybko się połapali, że ten impas jest bardzo ciężki do złamania. Jednym z wizjonerów, który już w 1915 roku zaczął szukać maszyny, która pomoże przełamać umocnienia frontu zachodniego, był Louis Renault, twórca jednej z najsławniejszych i najstarszych marek motoryzacyjnych świata. Renault dobrał sobie do współpracy pułkownika francuskiej artylerii, który w tamtym czasie uchodził za wizjonera, żona Baptista Eugina Estienne. Voilà, écoutez, monsieur, c'est terminé. La répétition a été réduite à 12 minutes par la force des mitraillettes. Voilà, ce soir, ça sera du joli. Tiens, tiens. Ouais, un petit très gros, tiens. Allez, je passe. Obu panów zainspirowały możliwości i osiągnięcia terenowe amerykańskich ciągników rolniczych firmy Holt. Miały one trakcję gąsienicową i dawały niesamowite możliwości pokonywania terenu. A pamiętajmy, front zachodni wyglądał jak istny księżyc, pełen kraterów, lejów po bombach, okopów i innych bardzo upierdliwych nierówności terenowych wypełnionych wodą i błockiem. Louis zaczął kombinować, Jean-Baptiste Eugène Estienne także, ale niestety firma Renault nie była w stanie wykonać zamówienia na nowe pojazdy. Chłopaki z tej firmy jeszcze niezbyt wiedzieli, jak obczaić trakcję gąsienicową, musieli trochę jeszcze popracować przy tym, a poza tym w tamtym czasie firma robiąca samochody miała problem z produkowaniem specjalnych pancernych blach, które w przyszłości miały stanowić osłonę kadłuba nowego pojazdu. Z tego właśnie powodu zakłady Renault ubiegły inne francuskie zakłady, Schneidera. Stworzyły one dwa czołgi. Pierwszy to jest lekki Schneider CA1. Takie przerośnięte pudełko na buty, które, co ciekawe, uzbrojenie w postaci karabinu maszynowego i małego działka miało umieszczone w prawej burcie kadłuba. Poza tym, że stworzono czołg lekki, stworzono także czołg ciężki, który się nazywał Saint-Chamond. Wyglądał on bardziej, dzisiaj byśmy powiedzieli, jak zniszczyciel czołgów. Był wielki, podłużny, przypominał pancernego banana, a na przodzie miał armatę, z tego co pamiętam, 75 mm. Czołgi były bardzo podobne do wynalazków niemieckich i angielskich. Wielkie, prostokątne, powolne, miały problemy ze skręcaniem, one miały tylko przejechać przez okopy, przez błoto i hen prosto na Berlin. A tak w ogóle jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że pierwszy francuski czołg, a jednocześnie pierwszy w pełni funkcjonalny czołg, który przetestowano i wprowadzono na pole bitwy, czyli Schneider CA1, zachował się jeden egzemplarz. I ten jeden egzemplarz, który stoi we Francji, jest jednocześnie najstarszym, stuprocentowo oryginalnym, wciąż gotowym do akcji czołgiem. Zalewa się go paliwem, odpala i jedzie hen. Louis Renault był jednak mądrzejszy od twórców czołgów Schneider. Wiedział, że nie można budować gigantycznych, przerośniętych mydelniczek czy pudełek na buty, które są absolutnie niezwrotne i w dodatku mają ciągłe problemy z psującą się trakcją i napędem, tylko trzeba dostosować realne możliwości ówczesnych silników do masy pojazdu.
Zaczął więc planować. I pierwszym założeniem, jakie pojawiło się na kartce po zrobieniu obliczeń odnośnie mocy, ilości koni mechanicznych, jakie posiada silnik, a możliwościami pojazdu, że jego nowy pojazd nie może przekroczyć masy 7 ton. Będzie miał cienki pancerz, żeby nie przekroczyć masy, więc brak odporności na ostrzał artyleryjski musi nadrobić tym, że będzie zwinny, szybki, a jednocześnie będzie to pojazd tani w produkcji, dzięki czemu będzie można cały front zachodni zalać tego typu małymi, upierdliwymi konsaczami. W międzyczasie Jean-Baptiste Eugène Estienne został awansowany na generała i powierzono mu zadanie stworzenia sił pancernych Republiki. Oczywiście świeżo upieczony generał musiał ostro i zażarcie walczyć z Betonami i Januszami ze sztabu głównego armii francuskiej, bo ci chcieli czołgu na miarę Char 2C. Czyli wygląda to jak takie właśnie Renault FT-17, tylko na cyklu i to chyba wielokrotnie przesadzony. Gigant, długi, potężny, największa maszyna, jaka w tamtym czasie została wyprodukowana, która praktycznie nie miała żadnej zdolności operacyjnej, a ilość wad tego mutanta była tak wielka, że on najlepiej sam eliminował się z walki, zanim by na front dojechał. Kłóciło się to z pomysłami nowego generała oraz firmy Renault, które chciały czołgów małych, tanich i zwinnych, a nie gigantycznych, kosztownych w produkcji gąsienic, które powoli będą pełzać w stronę niemieckich bunkrów, aż Niemcy sobie spokojnie wstukają koordynaty do artylerii i poślą je do diabła. Na szczęście dla historii Jean-Baptiste Eugène Estienne przeforsował swój punkt widzenia i w drugiej połowie 1917 roku zakłady Renault przetyrały na poligonie prototyp nowego czołgu. Do końca 1917 roku powstały tylko 84 sztuki, ale w 1918 roku do 11 listopada, aż do zawieszenia broni, różne francuskie fabryki opuściło łącznie prawie 2700 sztuk tych małych zwinnych maszyn. Połowa produkcji tej maszyny przypadła zakładom Renault. Nowy czołg wcielony do armii francuskiej uzyskał oznaczenie FT, popularnie zwany Renówką. Tutaj pozwolę sobie wyjaśnić kontrowersję wokół nazwy. Mówimy na niego często Renault FT-17. W trakcie pierwszej wojny ta nazwa nie funkcjonowała. Mówiono na niego Renault albo po prostu FT. Czasem też Renault FT. Spotyka się taką zbitkę. Dopiero nazwa FT-17 pojawiła się po wojnie, kiedy wprowadzano nowe, daleko idące modernizacje w armii francuskiej. I tym sposobem zaczęto oznaczać niezmodernizowaną pierwszą wersję. Ale choć jest to podobno błędne, powiedzmy, że jak tak dużo ludzi mówi na ten czołg FT-17, to i my tak będziemy już go nazywać, aczkolwiek wiedząc, że nie do końca tak było w epoce. Czołg ważył niecałe 7 ton, długi na 5 metrów, z czego prawie metr to długość ogona, który miał za zadanie ułatwiać mu pokonywanie okopów. Szeroki na 1,74 m, a wysoki na 2,37 m. Był malutką maszyną, której silnik generował moc zaledwie 18 koni mechanicznych, choć późniejsze egzemplarze miały silniki, które dawały aż 35 koni. Pancerz miał od 6 do 22 mm grubości i był nitowany, co było standardem w tamtej epoce. W obrotowej wieży mógł być zamontowany karabin maszynowy Hotchkiss albo działko 37 mm Puto SA-18. Cała puszka rozpędzała się do 8 km na godzinę, co i tak jak na tamtą epokę było wielkim sukcesem. Ciekawostką jest, że w przeciwieństwie do innych czołgów z tamtej epoki, we wnętrzu Renault mieściło się zaledwie dwóch czołgistów. Kierowca oraz dowódca, który jednocześnie strzelał z działa. Nowa maszyna swój debiut bojowy miała 31 maja 1918 roku w trakcie drugiej bitwy nad Marną. Sztab francuski był rozanielony. Okazało się, że nowy czołg, choć ma pewne wady, to doskonale sprawdza się w takiej taktyce, gdzie jedzie razem z piechotą. Piechota zostaje przygwożdżona przez niemieckie karabiny maszynowe albo lekkie działka. Pojawia się Renault FT ze swojego karabinu maszynowego albo malutkiej armatki na śmieszne, maciupeńkie pociski. Niszczy stanowisko nieprzyjaciela i wycofuje się od razu albo podąża za piechotą, zanim wroga artyleria zdąży go namierzyć i zniszczyć. Ten sukces zrodził koncepcję, w wyniku której francuska armia zamówiła aż 13 tysięcy egzemplarzy do wyprodukowania do 1919 roku, by w razie jakby Niemcy nie chcieli podpisać pokoju, dosłownie zalać ich pozycję pancernym walcem i uniemożliwić obronę. Do czasu podpisania pokoju w Wersalu francuskie fabryki wyprodukowały jednak tylko 4 tysiące sztuk. Prawie połowa wyprodukowanych czołgów nawet nie zdążyła wejść do walki. Wojna się skończyła. Armia francuska miała więc gigantyczny zapas fabrycznie nowych czołgów, które zdążyły już zdobyć renomę najlepszego czołgu I wojny światowej, a które nie były absolutnie potrzebne. Dlatego więc zaczęła się wielka wyprzedaż.
Choć prace nad udoskonaleniem czołgu prowadzono już w trakcie wojny, to dopiero w momencie, kiedy zaczęto sprzedawać go na cały świat, to nowi nabywcy zaczęli wprowadzać do nich szereg różnych niesamowitych zmian. W większości wypadków renówki zakupione przez takie kraje jak Polska, Estonia, Hiszpania i tak dalej, to były pierwsze czołgi, od których zaczęła się historia sił pancernych danego kraju. No i jak już powiedziałem, Polacy także mieli renówki. Przybyło do Polski razem z Błękitną Armią Hallera 120 sztuk, z których utworzono pierwszy pułk czołgów. Wziął on udział w wojnie polsko-bolszewickiej i przyczynił się do naszego zwycięstwa, siejąc śmierć i zniszczenie po stronie przeciwnika, który, choć miał masy piechoty i kawalerii, nie posiadał odpowiedniego sprzętu do zatrzymania pancernego walca. Niestety, pomimo wspaniałej historii tej maszyny, jej gwiazda zaczęła przygasać w latach 30. Świat poszedł do przodu, stworzono nowe uzbrojenie, nowe silniki, nowe systemy trakcji, a stara, malutka renówka nie mogła się już bardziej rozwijać. Do małej, cylindrycznej wieży nie dało się wsadzić większej armaty, a nitowany pancerz powoli odchodził do historii. Mimo to w II wojnie światowej ten czołg dalej walczył. Polska w 1939 roku wystawiła do boju 102 maszyny tego typu, które niestety praktycznie nie miały żadnych szans w starciu z czołgami niemieckimi. Dwie te maszyny na przykład poświęcono do roli barykady w Twierdzy Brzeskiej, kiedy Niemcy zaczęli wlewać się do środka przez bramę wjazdową. Choćby nie wiem, jak bardzo ofiarnie walczyły załogi tych czołgów, w starciu nawet z pancer dwójką, nie mówiąc o pancer trójce, ich szanse na przeżycie i sukces były znikome. Następnie w roku 1940-1941 w trakcie inwazji hitlerowskich Niemiec na Francję i Jugosławię Niemcy weszli w posiadanie większej ilości tych pojazdów. Ponieważ nie nadawały się one do walki na froncie, Niemcy dawali je formacjom policyjnym, pomocniczym, wykorzystywali je do działań przeciwpartyzanckich, przerabiali na drezyny kolejowe, albo demontowali z nich wieżyczki i montowali na betonowych, malutkich bunkrach zwanych ringsztandami. Po II wojnie światowej gwiazda Renault FT-17 zniknęła z nieboskłonu. Nowym, najpopularniejszym czołgiem stał się radziecki T-34, ponieważ Związek Radziecki, podobnie jak Francja po I wojnie światowej, miał na stanie dziesiątki tysięcy maszyn, które nie były im potrzebne, a przydały się do krzewienia komunizmu na świecie. Wydawałoby się, że na tym historia tego pojazdu się kończy. Krok milowy w rozwoju techniki wojskowej. To on wyznaczył standard, którego trzymamy się do dziś. Czyli silnik z tyłu, u góry wieża obracająca się w zakresie 360 stopni, w której jest główne uzbrojenie, i do tego przedział oddzielony. Tutaj jest mechanik, poniżej, powyżej jest dowódca ładowniczy. I tego schematu trzymamy się praktycznie do dziś. W 1920 roku, walcząc z bolszewikami, z puli 120 czołgów, które były w pierwszym pułku czołgów, straciliśmy, o ile dobrze pamiętam, 8 maszyn. Zdobyli je i wyremontowali po ściągnięciu z pola bitwy, no i cofnęli do Związku Radzieckiego. I przynajmniej 3 czołgi po wyremontowaniu i odmalowaniu zostały w 1923 roku podarowane emirowi Afganistanu jako znak przyjaźni między Związkiem Sowieckim a Afganistanem. No i kiedy nasi misjonarze w latach 2000 dołączyli do koalicji NATO w Afganistanie i pojechali tam strzelać do Szuszwoli, to nagle się okazało, że na jednym z pomników w Kabulu stoi Renault FT-17, który był używany przez Błękitną Armię Hallera. Na szczęście prezydenci krajów się dogadali i FT-17 po prawie 100 latach wróciła do Polski. Raczej pokazuje historia, że lepiej jest mieć dużo tanich i prostych maszyn niż kilka drogich, bardzo mocnych, ale zarąbiście skomplikowanych, bo one też prędzej czy później zostaną zniszczone, a nie będzie czym ich zastąpić. A takie Renault FT-17 było pierwszym też masowo produkowanym czołgiem w trakcie właśnie I wojny światowej. Dziękuję Wam za uwagę, to by było na tyle. Wracam do wysyłania książek. Może w tygodniu zrobię jeszcze jeden czołg. No i Boże Narodzenie niedługo, ale życzenia będą osobno. Cześć i czołem!